Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Konferencja prasowa przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, szefa KP Lewica Grzegorza Napieralskiego w towarzystwie posła Witolda Gintow-Dziewałtowskiego. I długo oczekiwana chwila. Dziś Sojusz Lewicy Demokratycznej składa projekt o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo proszę. Mamy bardzo dobrą informację dla Polaków. Oto jest ustawa, która likwiduje Instytut Pamięci Narodowej i wprowadzi, mamy nadzieję, jeżeli poprą go politycy, a tak powinni zrobić, wprowadzi porządek, ład i zakończy wszelkie walki polityczne. Instytut Pamięci Narodowej przez lata wykorzystywany był do brudnej, nikczemnej walki politycznej. Mały świstek papieru potrafił niszczyć autorytety byłych polityków, autorytety świata nauki, kultury. Potem, nim sprawa została wyjaśniona w sądzie, nikt już nie pamiętał o początku tego, co działo się na drodze tak zwanej lustracji. Likwidujemy IPN, ponieważ nie zgadzamy się z takimi praktykami, że wykorzystuje się historię do teraźniejszej walki politycznej, do bardzo brudnej walki politycznej. Nie zgadzamy się również z tym, że na taką działalność wydaje się z budżetu państwa olbrzymie pieniądze. W tym roku, Szanowni Państwo, to jest ponad 250 milionów złotych. W dobie kryzysu, kiedy mówi się, że brakuje na wszystko, na instytucję, która nie prowadzi swojej działalności, która jest tylko i wyłącznie instytucją polityczną, wydaje się tak olbrzymie pieniądze. Jedną decyzją rządu Donalda Tuska zabiera 1,5 milionów złotych na podręczniki dla niewidomych. Nie chce się rozmawiać o ustawie in vitro, ponieważ to są koszta. Mówi się, że ponad 100 milionów złotych trzeba mieć w budżecie co roku, aby ludzie byli szczęśliwi. To szczęście ma być zakazane przez rządzących, dlatego że kosztuje w budżecie państwa ponad 100 milionów, ale instytucja, która niszczy w kampanii wyborczej i nie tylko, niszczy innych na zamówienie polityczne, może dostawać takie wielkie pieniądze. Co ciekawe, Szanowni Państwo, znaleźliśmy otóż, że w roku 2000 koszt wynagrodzenia pracowników to ponad 3 miliony złotych. W tym roku, w roku 2009, to 62 miliony. To jest chyba największy wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia w instytucji państwowej. Zobaczcie, jak wielkie pieniądze idą na etaty, które tak naprawdę zajmują się nie tym, czym powinny. My nie chcemy zapominać o historii, ale chcemy, żeby wszystkimi rzeczami, które są związane z naszą historią, z rzeczami, które były w tamtym okresie czasu, czyli w innym systemie, były rozpatrywane przez instytucje do tego powołane. Więc po pierwsze likwidujemy postępowanie lustracyjne, po drugie likwiduje się cały urząd, a przenosi się tak naprawdę to wszystko do jednostek, które są wyspecjalizowane. Prokuratorzy do prokuratur, historia będzie badana przez Państwową Akademię Nauk, a nad całością będzie sprawował pieczę minister kultury i dziedzictwa narodowego. I to naszym zdaniem jest bardzo dobre rozwiązanie. Dziękuję. O projekcie pan poseł Witold Gintow-Dziewałtowski. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jest to trzecia wersja projektu. Pracowaliśmy nad nim wiele miesięcy. Korzystaliśmy z opinii, ocen osób kompetentnych, świata nauki, ale również i polityków. Korzystaliśmy z wypowiedzi, które pojawiały się w mediach. Również z głosów krytycznych i również z głosów zwracających uwagę na to, że Instytut Pamięci Narodowej tak naprawdę w rzeczywistości w niewielkim stopniu spełnia zadania, które jemu nadano w momencie jego tworzenia. Mając na uwadze to, iż jest to po pierwsze instytucja w Europie niespotykana co do zakresu i skali działań jej przypisanych, a ponadto w Rzeczypospolitej są właściwe urzędy, które tego rodzaju działania mogą i powinny spełniać. Uznaliśmy, iż rzeczą niezbędną jest podjęcie tych decyzji, o których wspominał przed chwilą pan przewodniczący. Więc po pierwsze likwidacja instytutu z dniem 31 grudnia. Po drugie również zakończenie procesu legislacyjnego, albowiem 20-letni okres różnego rodzaju działań, w tym także lustracyjnych, praktycznie rzecz biorąc objął wszystkich, którzy powinni być objęci lustracją, a ci, którzy wchodzą
młodzi do świata polityki, działalności gospodarczej, publicznej, tak prawdę mówiąc już nie powinni być lustrowani, bo niby dlaczego. Tym niemniej, mając na uwadze, iż te zadania, które wcześniej przypisane zostały Instytutowi, powinny być realizowane, w projekcie ustawy przewidujemy po pierwsze przekazanie wszystkich działań związanych z dochodzeniem w sprawach o naruszenie prawa, o zbrodnie przeciwko ludzkości narodowi i to wszelakie mają być kontynuowane, prowadzone i podejmowane na nowo, ale przez prokuraturę generalną bądź też prokuraturę krajową. Ma być wyspecjalizowany pion w tejże prokuraturze, który będzie prowadził i zajmował się tymi sprawami. Działalność związana z archiwizacją zgodnie z naturą proponujemy przekazać ją archiwum państwowym, a w tymże archiwum wyodrębnić archiwum obywatelskie, które przejęłoby wszystkie zbiory Instytutu Pamięci Narodowej i dalej prowadziłoby prace związane z gromadzeniem wszystkich materiałów dotyczących polskiej historii najnowszej. Co jest ważne, proponujemy rozszerzenie dostępu do archiwum państwowego i archiwum obywatelskiego. Proponujemy, żeby każda osoba, na temat której znajdują się w tych archiwach jakiekolwiek dokumenty, miała dostęp do tych dokumentów. Proponujemy, żeby dostępne były wszystkie dokumenty osób, które działały w instytucjach i urzędach zajmujących się no chociażby bezpieczeństwem państwa, służbach specjalnych, etc., etc. Proponujemy, żeby wszystkie osoby, które z racji obowiązków ustawowych mają potrzebę korzystania ze zbiorów archiwalnych, żeby miały dostęp do tychże archiwów. Proponujemy także, aby państwo, dziennikarze i publicyści na zasadach określonych w prawie prasowym też mieli dostęp do materiałów gromadzonych przez archiwum państwowe. Oczywiście jedną z ważniejszych działalności jest działalność naukowo-badawcza i publicystyczna związana z wykorzystaniem zbiorów archiwalnych. Dlatego też wprowadzamy obowiązek udostępniania zbiorów archiwalnych pracownikom nauki, którzy będą je wykorzystywali dla opracowywania w sposób fachowy i kompetentny dzieł związanych z najnowszą historią Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, patronat nad całą działalnością wydawniczą, publicystyczną ma sprawować minister kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast te środki, które zostaną uwolnione w drodze tego rodzaju decyzji, można spokojnie przeznaczyć albo na inne cele, albo też na wzbogacenie grantów, które będą przyznawane instytucjom naukowo-badawczym, instytucjom wydawniczym, które będą zajmowały się badaniami naukowymi i publikacją opracowań dotyczących historii najnowszej. To są generalne założenia. Oczywiście często diabeł tkwi w szczegółach, ale myślę, że te propozycje są rzeczywiście dobrym początkiem do wszczęcia dyskusji nad procesem usprawnienia tego wszystkiego, co jest związane z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej i rzeczywiście pozbawienia tej działalności tych wszystkich cech związanych z jej bieżącym wykorzystywaniem do zadań politycznych i wzajemnego zwalczania się na scenie politycznej, często z wiadomej inspiracji, czasem niewiadomej, ale naruszającej w naszym przekonaniu interes publiczny, a przede wszystkim interes osób fizycznych.